Witamy Państwa. Początek długiego weekendu. Państwo na pewnie na łonie przyrody odpoczywacie, a my spotkamy się z politycznymi zwierzętami, mianowicie panią Karoliną Pawliczak z Nowej Lewicy, Martą Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości i Jarosławem Rzepą z Koalicji Polskiej PSL. Witamy Państwa serdecznie, no i będziemy mówić o polityce oczywiście. Dzień dobry. Takim wydarzeniem, które chyba jest najważniejsze w tym tygodniu, to odcięcie Polski od rosyjskiego gazu. Rosjanie grozili tym przez całe lata. Przez całe lata polskie media i sfera polityczna drżała, co będzie, jak nam wreszcie, jak nam Rosjanie gaz odetną. No, odcięli i co się stało? Pani Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Halo, halo. O, nie słyszymy pani Karoliny, to poprosimy panią Martę Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. No co takiego się stało? Nie ma no, rosyjskiego gazu, no, co tragedia. Co takiego się stało? W końcu się stało to, czego mogliśmy się spodziewać. Federacja Rosyjska zażądała od nas, abyśmy płacili za gaz w rublach, co jest oczywiście niezgodne z umową, ponieważ umowa została zawarta w ten sposób, że płatność miała być dokonywana w dolarach. My się na to nie zgodzi, czy w euro, my się na to nie zgodziliśmy. No i nastąpiło to, w sumie to przyspieszyło nasze wcześniejsze przygotowania. No i swoją groźbę Federacja Rosyjska i Gazprom spełnił, czyli odciął nam gaz. No a my co? A my leżymy, szczęście, po prostu kwiczymy, prosimy, droga Rosjo, nie zabieraj nam gazu. Ale pan ma humor przy sobocie, naprawdę przy poranku, panie redaktorze. Na całe szczęście my dużo wcześniej się do tego przygotowywaliśmy. Jesteśmy bezpieczni, gaz płynie również tym miejscowościom, które miały chwilowe problemy w związku z tym, że spółki, które obsługiwały, zostały wpisane na listę sankcji. Również tutaj gaz płynie dzięki szybkiej decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc te wszystkie decyzje, które żeśmy podejmowali dotyczące dywersyfikacji, czyli gazoport, czyli Baltic Pipe, to teraz procentuje, jesteśmy wiarygodni. No i dzięki temu mogliśmy się uniezależnić właśnie od tego rosyjskiego gazu. No i musimy teraz przejść do pana posła Jarosława Rzepy, Koalicja Polska PSL. To przecież Waldemar Pawlak jeszcze niedawno mówił, że to jest przecież rosyjski gaz, jest dobry, jest tani, jest standardowy, jest w lepszej cenie niż ten dostarczany spotowo. Komentarz do tego teraz jakiś? Oczywiście, że taka jest, taka była prawda, bo przez wiele, wiele lat mieliśmy ceny uzależnione od ceny ropy. Natomiast w 2020 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o przejściu na ceny spotowe i przez to Polacy płacą więcej. Panie redaktorze, przez te 2,5 roku zapłaciliśmy 20 miliardów więcej. A wie pan, ile miesięcznie płacimy? Ziemia woła. Rosyjski ale nie, gaz. Pośle. Panie redaktorze, ale popatrzmy na to z punktu widzenia gospodarczego. No ktoś, czy pan zaprzeczy, że Prawo i Sprawiedliwość przeszło na ceny rynkowe? No nie, bo to podpisał się pod tym, nie wiem, czy pan minister Sasin, czy pan minister Kowalski, bo wtedy jeszcze był sekretarzem stanu pod tym wnioskiem. Pan chyba nie dyskutuje z tym, co ja mówiłem. Czy Rosja, okay, panie pośle, jest wiarygodnym partnerem handlowym? To jest śpiewka, okay, którą Waldemar Pawlak powtarza od 30 lat swojej kariery politycznej. Jest Rosja partnerem handlowym wiarygodnym? Panie redaktorze, czy nie jest, proszę bardzo, zapomniał pan, że 24 lutego wszystko się zmieniło? A wcześniej nie. Zmieniło się, panie redaktorze, bo wcześniej nie mieliśmy otwartego konfliktu za naszą wschodnią granicą. I z Rosją handlowali wszyscy, łącznie i my również. Panie redaktorze, ściągaliśmy rosyjską. Dlaczego się ściągaliśmy na to odcięcie? Po co ten gazoport? W takim razie po co ten Baltic Pipe, skoro do 24 lutego Rosja była wiarygodnym partnerem, a potem nagle coś się stało. Panie redaktorze, dziwnego. Mówimy o tym, że budujemy, dywersyfikujemy i to jest bardzo dobre, bo również i my w tym procesie uczestniczyliśmy, bo nikt nam nie odbierze tego, że gazoport w Świnoujściu zbudował rząd PO-PSL. Otworzył rząd PiS. Bardzo dobra decyzja, kontynuacja, jeśli chodzi o Baltic Pipe. Ja tego tutaj całkowicie nie kwestionuję. Za naszych rządów, panie redaktorze, podwoiliśmy magazyny gazu podziemne.
To też się stało. To jest nasza racja stanu, która i niezależnie kto rządzi, musi pewne decyzje i pewne inwestycje PSL prowadzić. PSL i PO popełniło jakieś błędy wobec polityki w sprawie Rosji i z polityki energetycznej, czy też nie? Panie redaktorze, w tym pana pytaniu jest pewna jak gdyby teza. Ja uważam, że w tym momencie, kiedy my prowadziliśmy rządy, mieliśmy całkowicie inną sytuację geopolityczną w Europie, w świecie i my się dostosowaliśmy do tego, co wtedy było. Do trendów natomiast, światowych. Rząd do tego, co było. Robił reset natomiast, z Putinem. Natomiast, państwo też ten reset robiliście. Karolina Pawliczak, Nowa Lewica. Polska była przygotowana do tego kroku rosyjskiego, czy też nie? Ja przede wszystkim bardzo przepraszam za to początkowe, za te początkowe problemy z połączeniem. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest taka szkoła, jedna ze szkół w przemyśle rozrywki jest taka, żeby absolutnie nie przepraszać za żadną pomyłkę, tylko ewentualnie ex post tłumaczyć, że właśnie tak było, taki był scenariusz. Być może ja nie znam tej rozrywkowej formuły. Panie redaktorze i szanowni państwo, otóż czy Polska była przygotowana? Ja może wrócę, ale na chwilę tylko do historii, bo widzę, że głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości lubią przedstawiać tą historię w takim jednak wybiórczym kontekście. I zgadzam się tutaj z szanownym panem posłem, że przecież każda władza przejmująca władzę, każda partia, każda formacja przejmująca władzę kontynuuje najczęściej politykę poprzedników w zakresie inwestycji strategicznej. Nie można powiedzieć tak, że wszystko, co się wydarzyło dobrego, to dotyczy tylko i wyłącznie rządów PiS-u i nie można też powiedzieć, że wszystko, co się wydarzyło złego, dotyczy rządów PiS-u. Po prostu tak jest, czy w samorządzie, czy w polityce krajowej. No, ale nie musi tutaj wyrzucać Leszkowi Millerowi zamknięcia projektu gazociągu do Norwegii w 2001 roku, bo to było dawno. Ale obecnie mamy bardzo ważne strategiczne zadanie związane faktycznie z dezertyfikacją gazową i nie tylko, bo mówimy oczywiście o kwestiach energii w różnych obszarach źródłowych. I w związku z tym, panie redaktorze, mówmy o przyszłości, mówmy o tym, co należy zrobić. Oczywiście ja nie twierdzę, że nie należy mówić o pewnej historii, o tym, co się wydarzyło wcześniej. Natomiast no niestety zauważam, że dzisiaj główną narracją głównie PiS-u, to jest tylko i wyłącznie wracanie do tego, co było wcześniej. Otóż gazoport w Świnoujściu i tutaj nie ma co z tym faktem kwestionować. Skąd się bierze to powtarzanie przez rządzącą partię tego, że myśmy mieli rację, a wyście się wtedy mylili? Panie redaktorze, gdybyśmy przewidywali 10, 15, 20 lat temu, że wybuchnie wojna w Ukrainie, to pewnie w całej Europie, bo przecież to jest takie działania, działania to jest chyba najlepsze słowo, podejmowały wszystkie kraje Europy w zakresie zakupu energii z Rosji. Mówimy zarówno o węglu, mówimy oczywiście o gazie. Natomiast to, żeby się uniezależnić od Rosji, to jest bardzo dobry krok i dzisiaj w sumie, ale to się tak na dobrą sprawę okaże niebawem, bo nam potrzeba 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. No z tego, co mówią politycy PiS-u, jesteśmy w sumie zabezpieczeni, aczkolwiek w mojej ocenie jednak brakuje, dlatego że Baltic Pipe, jeżeli zostanie uruchomiony pod koniec roku, no zakłada się, że może to być wrzesień, październik, to jednak na ten rozruch nie będzie to tak, jak przewidują politycy PiS-u do 10 miliardów metrów sześciennych, tylko ten początek to będzie około 2-3 miliardów metrów sześciennych. W związku z tym jednak trochę może zabraknąć. I jedna z ważniejszych spraw, czyli to, co wszystkich nas interesuje, czyli cena, bo o tym też się nie mówi, a tanio zapewne nie będzie. No, dzisiaj ceny gazu wzrosły bardzo mocno. Stosowany. W przypadku gazu norweskiego, który, jak słyszeliśmy, jest drogi w porównaniu z tanim gazem rosyjskim. To jeszcze przy okazji gratulacje, bo to rozumiem, u pana posła ten kogut tam tak pieje, którego wszyscy tu słuchamy. I serdeczne gratulacje dla wykonawcy, to znakomita rola. Pan poseł Jarosław Rzepa, to u pana ten kogut, tak?
Tak, panie redaktorze, jestem bardzo w takim otoczeniu, którego nie jestem w stanie w żaden sposób kontrolować. Nie, no właśnie świetnie, właśnie to więcej takich głosów. To jest coś, co nam się bardzo podoba. Podobne refleksje mieli politycy europejscy. Było spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Łotwy. I tam panowie powiedzieli, posłuchajmy, jakie słowa tam padły, bo o infrastrukturze energetycznej również było. Polska i tak do końca tego roku uniezależniłaby się od dostaw ropy i gazu z Rosji. Przypuszczam, że ta decyzja Gazpromu ułatwi nam przekonanie naszych europejskich przyjaciół i partnerów, aby po prostu poszli za naszym przykładem i zrezygnowali z dostaw gazu i ropy z Federacji Rosyjskiej. To, co robi Gazprom za przyzwoleniem rosyjskiego kierownictwa, jest testowaniem Unii Europejskiej. Myślę, że próbują nas podzielić. Rosja wybiera sobie kraje, które chce ukarać. Tak naprawdę uważam, że naszym największym przyjacielem, partnerem i sojusznikiem jest Federacja Rosyjska. To oni wprowadzili nas do NATO. Doprowadzili do tego, że wojska NATO znalazły się w krajach bałtyckich. Teraz Rosja pomaga Unii Europejskiej pozbyć się zależności od gazu i ropy. Mówiąc poważnie, przede wszystkim należy okazać wsparcie i solidarność z Polską i Bułgarią. Rosja pokazuje teraz całej Europie, całemu światu, że nie jest wiarygodnym partnerem. Russia is now demonstrating to the whole Europe. I to był minister spraw zagranicznych Łotwy, pan Rynkiewicz, tylko że się pisze troszkę inaczej, bo to po łotewsku oczywiście na Łotwie sporo Polaków mieszkało i mieszka do dzisiaj. A my wracamy do kwestii energetycznych, bo ciekawe wątki się rysują. Mieliśmy wizytę niemieckiego wicepremiera w poniedziałek i propozycję, by do Niemiec płynęła ropa, uwaga, przez polski naftoport. Ta ropa byłaby wyładowywana w Gdańsku, tłoczona do Płocka i potem z Płocka rurociągiem przyjaźń do rafinerii w Szwed. Również Czesi chcą korzystać z polskiej infrastruktury. To była rozmowa wczoraj. Pan premier Czech był w Warszawie, no i wyraził zainteresowanie albo udziałem finansowym w budowie jednego z gazoportów, albo wręcz w budowie czeskiego gazoportu na polskim wybrzeżu. Wszystko po to, by do Czech płynął gaz. No i również trzeba odbudować gazociąg. Był taki budowany, on się nazywał Stork 2. No i być może zainteresowanie nim wróci. Nowa rola Polski po odcięciu rosyjskiego gazu. Jak to państwo widzicie? Karolina Pawliczak, tym razem Nowa Lewica, tylko proszę już nie uciekać. Nigdzie nie uciekam, panie redaktorze. Oczywiście, jeżeli jest taka szansa, a ona faktycznie się rysuje, to uważam, że należy ją wykorzystać. Nowa rola Polski, jeśli chodzi o liderowanie, trochę dotknę tego tematu Ukrainy, bo rzecz dotyczy również tego, byśmy promowali, byśmy byli liderem w kwestii wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale też rola, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem energetycznym. Jeśli mamy taką szansę, takie możliwości, to uważam, że należy to wykorzystać i faktycznie tutaj potwierdzam, że te ostatnie spotkania pokazują, że ta rola może być wypełniona w 100%. Ważne jest tylko to, byśmy tego po prostu nie zepsuli w relacjach sąsiedzkich, w relacjach związanych, w relacjach Unii Europejskiej. Powiemy też doskonale, że nie zawsze było bardzo miło i sympatycznie, czasem było bardzo różnie. Nie chcę też do tego tutaj dzisiaj wracać, natomiast tą rolę, jeżeli ona się nam kreuje, rysuje przed nami, należy wykorzystać i mamy taką szansę. Mamy taką szansę. Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Może się nagle dokonać nieoczekiwana zmiana miejsc i Polska z klienta rosyjskiego, uzależnionego od rosyjskich źródeł energii, tak przez samych Rosjan, jak i tutaj przez część klasy politycznej, która te źródła forsowała, stanie się dostawcą energetycznego bezpieczeństwa również w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak pan myśli, czy tą szansę wykorzystamy?
Tak, oczywiście, panie redaktorze, ta sytuacja pokazuje nam, że musimy w Europie podejść do tematu całkowicie inaczej. Myślę, że dzisiaj na wzór choćby pandemii, gdzie razem kupowaliśmy szczepionki, powinniśmy podejść poważnie do tematu wspólnych zakupów nośników energetycznych, czy to będzie ropa, czy to będzie gaz. Jako Europa bylibyśmy wtedy największym partnerem, jeżeli byśmy z pozycji Europy negocjowali te warunki z tymi, którzy dostarczają tych nośników, na pewno moglibyśmy ugrać więcej. Ale to był pomysł, który Donald Tusk zgłosił gdzieś w 2007 roku. No i co się stało, że Donald Tusk nie skłonił Niemców, Francuzów, Belgów, Duńczyków do tego, byśmy wspólnie kupowali? Wtedy była szansa. Dlaczego się nie udało? Znaczy się, uważam, że wtedy każdy grał interesem swojego państwa. A teraz co się zmieniło? Teraz się całkowicie to zmieniło. I jest szansa, panie redaktorze, jest szansa na to, żebyśmy podeszli dzisiaj do tego wspólnie, żebyśmy ten system przesyłowy, energetyczny, gazowy budowali właśnie wokół Unii Europejskiej i wtedy te wszystkie narodowe takie zapędy niektórych krajów do tego, żeby jednak coś budować ponad wspólnotą albo ponad wspólnym interesem, odeszłoby na bok. I wydaje mi się, mamy tu szansę i Polska jest takim dobrym przykładem, że możemy tu dzisiaj właśnie tą ideę wcielić w życie. Życzyłbym sobie tego bardzo i na przyszłość, panie redaktorze, byłoby to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. No, panie redaktorze, przede wszystkim muszę się troszeczkę ustosunkować do tego, co zostało powiedziane wcześniej przez moich przedmówców. Po pierwsze, mogliście państwo zablokować Nord Stream 2. Nie zrobiliście tego. Po drugie, świętej pamięci Lech Kaczyński przewidział, że Rosja nie jest wiarygodnym partnerem i między innymi właśnie dlatego została podjęta decyzja o budowie. Po trzecie, mogliście, drodzy państwo, dużo szybciej wykonać terminal Świnoujściu, jednak raport NIK-u, który przedstawia mnóstwo błędów i niedopatrzeń, jest dla państwa miażdżący. A po trzecie, to oczywiście, że był już konflikt, jeżeli chodzi o tutaj aneksję Krymu, więc drodzy państwo, to było oczywiste, że prędzej czy później Rosja zrobi to, co zrobiła. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, od samego początku prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego mieliśmy twarde stanowisko, które konsekwentnie teraz realizujemy. Co do pytania pana redaktora, no to rzeczywiście jest możliwość, abyśmy stali się takim, można powiedzieć, swego rodzaju hubem, jeżeli chodzi o gaz. No i dobrze by było tą szansę wykorzystać. Pytanie, czy to będzie rzeczywiście, czy rzeczywiście te państwa, które mówią o tym, że chcą to budować, to rzeczywiście będą chciały to budować, czy nie wygra interes, tak jak zostało powiedziane, niestety ich narodowy. Aczkolwiek wydaje się, że coraz więcej państw Europy w kontekście konfliktu na Ukrainie widzi, co się dzieje i myślę, że tutaj jednak wygra to, abyśmy wspólnie mogli uniezależnić się całkowicie od Rosji, od gazu i od ropy również. No tak, też jest ważne, że ta wiedza, którą mieliśmy tutaj, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński po 2008 roku dostrzegł, że Rosja jest krajem imperialistycznym i prowadzi taką politykę i będzie taką politykę wprowadzić w przyszłości. Pokazywanie ex post, że to jest oczywiste, no było takie sobie, bo już wiemy, że oczywiste nie było. Co teraz w przyszłości możemy zrobić i w jaki sposób organizować te mniejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza, że Stany Zjednoczone mówią, iż pomogą przezwyciężyć ten energetyczny kryzys związany no właśnie z odcięciem Rosji od zachodnich rynków. Pani Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj rzeczywiście, panie redaktorze, Stany Zjednoczone stają się też takim, można powiedzieć, swego rodzaju naszym państwem, które z nami współpracuje, jeżeli chodzi o gazoport. Coraz więcej tych specjalnych statków z gazem. Do końca roku prawdopodobnie będzie ich 50, więc tutaj rzeczywiście ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko jeżeli chodzi właśnie o te kwestie uniezależniania się, ale również
jeżeli chodzi o NATO, są tutaj na bardzo wysokim... Była taka obawa, pani poseł, że ponieważ w Stanach Zjednoczonych ceny energii są bardzo wysokie, a w listopadzie są wybory, tak zwane midterm, bo tam kadencje się nakładają, nie cały Sejm jest, kongres wybierany jest naraz, ale połowa co dwa lata po to, żeby utrzymać ciągłość polityki, nawiasem mówiąc, to administracja Bidena może po pierwsze zwiększyć wydobycie oczywiście ropy naftowej i gazu, po drugie zabronić eksportu po to, by na terenie Stanów Zjednoczonych ta cena spadła. No, dziś wiemy już, że nie, że ten eksport będzie kierowany również do Europy i zbilansuje brak rynku, brak na rynku ropy i gazu rosyjskiego. Musimy już kończyć tą część spotkania. Bardzo pięknie dziękuję. Naszymi gośćmi są pani Karolina Pawliczak, Nowa Lewica, Marta Kubiak, bardzo Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Poseł dobrego Jarosław dnia. Rzepa z Koalicji Polskiej PSL i nieznany nam jeszcze z imienia Kogut, który w tyle gra. Będziemy musieli się dowiedzieć, bo trzeba go wpisać na listę tutaj uczestników. Za chwileczkę wracamy.